O, witam serdecznie, słuchajcie. PRL powrócił. Patrzcie, co dzisiaj znalazłem. Znaczy, nie to, że znalazłem, tylko kupiłem w sklepie z datą. Orężada biała. W takich butelkach. Ostatni raz, 80 któryś rok, jak piłem taką orężadę. Dobra, mało ważne. Dzisiaj jest mała przesyłeczka, którą to jest moje akurat zamówienie. I co tu doszło? Doszła grzałka dzisiaj do mojej rozlutownicy, ponieważ tamta odeszła do wieczności. I zamówiłem sobie takie niekompletne tranzystorki do wzmacniacza. To są akurat dwa SA1943, 5 sztuk i dwa SC5200, ponieważ mam 4, to tutaj zamówiłem tylko jedną sztukę. Trochę przepłaciłem, ale też powiem tak. Wczoraj o 19 zamawiałem, a dzisiaj o godzinie 17, godzinę temu, kurier to mi przyniósł. A mówili, że przed świętami kurierzy mają co robić. Fajnie. Przyszło szybko. Polecam TME. To tylko tyle z mojej strony. Dobra, wstawimy sobie tą orężadkę, odstawimy. Wstawimy sobie, słuchajcie, tą grzałeczkę wymienimy w mojej kolbie. O, będziemy sobie dzisiaj ją rozbierać i wymieniać. Także ja się biorę do roboty, a z wami już się żegnam. Zapowiedź na Sylwestra, słuchajcie, każdy, kto posiadać będzie Zello w trakcie, że tak powiem, imprezy, która odbędzie się na kanale u mnie, na kanale Piracz Live. Impreza będzie live. Ja robię sobie tylko przygotowania, opatrzcie mikrofonik, tutaj robimy takie coś jak radio, czyli prowadzenie imprezy, jeśli ktoś nie ma DJ-a, to będzie miał po prostu tego DJ-a. W każdej chwili będzie mógł nacisnąć sobie PTT na kanale Piracz i na żywo pójdzie w świat, że tak powiem. Będzie mógł sobie pozdrowić bardzo szybko. Dobra, że tak powiem, fajna będzie zabawa, jak ludzie zaczną z różnych imprez się odzywać na kanale w trakcie, kiedy za chwilkę będziemy coś tutaj składać, jakąś fajną muzyczkę. Na pewno muzyka polska, przeważnie muzyka polska. Jeśli będzie jakaś zagraniczna, to lata 80. też będą, lata 70. będą. Także co? Słuchajcie, ja się biorę do roboty, a was zapraszam dopiero na Sylwestra na live. Nie przegapcie, bo naprawdę będzie się działo. Pozdrawiam. Czekajcie, to nie ta myszka. Teraz się zaczynam gubić już.